Prosta o równaniu y równa się 2 trzecie x minus 1 jest styczna do okręgu o środku w punkcie minus 4, 0. Oblicz promień tego okręgu. Zaczniemy od rysunku pomocniczego. Mamy okrąg. Zaznaczmy jego środek, nazwijmy go może S. I mamy prostą, która jest styczna do tego okręgu. Narysujmy tą prostą. Z informacji takiej, że prosta jest styczna do okręgu, wnioskujemy, iż odległość punktu S, czyli środka tego okręgu od tej prostej, jest równa promieniowi tego okręgu. Czyli zapiszmy, że nasze D wynosi R. Do obliczenia D wykorzystamy wzór. W liczniku mamy AX0 plus BY0 plus C w module, a w mianowniku mamy pod pierwiastkiem A kwadrat plus B kwadrat, gdzie A, B i C są współczynnikami prostej w postaci ogólnej, czyli w postaci AX plus BY plus C równa się 0. Natomiast X0 i Y0 są współrzędnymi punktu oddalonego od naszej prostej, czyli w naszym wypadku punktu S, który ma współrzędne minus 4, 0. Możemy podpisać, tu mam X0, tu jest Y0. Nasza prosta jest podana w postaci kierunkowej. Musimy więc doprowadzić ją do postaci ogólnej. Przepiszmy postać kierunkową naszej prostej, czyli mamy 2 trzecie x minus 1. Widzimy, że w postaci ogólnej wszystkie czynniki znajdują się po jednej stronie, po drugiej stronie jest 0. Przenieśmy więc wszystko na lewą stronę. Czyli mamy y minus 2 trzecie x plus 1 równa się 0. Teraz musimy poukładać wyrażenia tak, aby najpierw było wyrażenie z x, później z y, na końcu wyraz wolny. Czyli mamy minus 2 trzecie x, dodać y, dodać 1 równa się 0. Pozbądźmy się jeszcze ułamków, czyli całość możemy pomnożyć przez 3. Czyli dostajemy minus 2x plus 3y plus 3 równa się 0. Teraz widzimy, że współczynnik a to jest minus 2, współczynnik b to jest 3 i współczynnik c również wynosi 3. Podstawmy nasze dane. D wynosi, za a wstawiamy minus 2, za x0 wstawiamy minus 4, za b wstawiamy 3, za y0 wstawiamy 0 i za c wstawiamy 3. W mianowniku pod pierwiastkiem mamy a kwadrat, czyli minus 2 do kwadratu, plus b kwadrat, czyli 3 do kwadratu. Dostajemy. Tu mamy 8, z drugiego wrażenia mamy 0 plus 3 i w mianowniku mamy 4 plus 9. W liczniku dostaniemy moduł z 11 przez pierwiastek z 13. Więc w liczniku dostaniemy 11 przez pierwiastek z 13. Usuńmy jeszcze niewymierność z mianownika. I dostajemy 11 pierwiastków z 13 przez 13. Ponieważ promień był równy naszemu D, czyli odległości środka od prostej, więc wnioskujemy, że nasze R również wynosi 11 pierwiastków z 13 przez 13.